Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i piję kefir, który Krzychu jeszcze zrobił, Krzychu rower. Także no, dopiero wstałem. Słuchajcie, przyszedł piec do pizzy, ale teraz nie pojadę, bo pada. Blisko jest, ale muszę transport zorganizować i tak dalej, nie? A no i tam z Knąfem też mam dzisiaj paczki, ale to przywiozą bezpośrednio, ale to tutaj. Idę na dół szybko, bo ponoć piec do pizzy przywieźli. Idę nic tutaj. Przyjechał piec do pizzy. Michał go dobrze zabezpieczył. Ale zgubili po drodze nóżkę, to nie jest ta, u nich w samochodzie znalazłem taką nóżkę, ale to nie jest ta, czyli gubią często nóżki, ale najważniejsze, muszę go otworzyć, czy nie zbili kamienia w środku, bo jest na kamieniu, nie? Gazowy, tutaj gazowy się używa. Dobra, jak widzę, kamień jest cały i na tym mi najbardziej zależało. On ma taką funkcję no, rozpylania takiej mgiełki wody w środku też, tak jak się robi chleb, żeby ta skórka była nawilżona. Trochę nie pasuje mi, że jest elektroniczny. U Krzycha był bardziej mechaniczny, mi się wydaje. A jak to wiecie, elektronika ma to do tego, szczególnie w wilgotnym klimacie, że potrafi się zawiesić lub zepsuć. A ciężko naprawić. Nóżkę jedną mi zgubili, no ale to trudno, to się coś podstawi. Nie, to jest... O, nawet pasuje, kurde. Ale tam trzeba będzie jakiś szczebelek podstawić, bo to jest za słabe. No, to tak to się prezentuje z perspektywy, nie? Gdyby ktoś pytał o dane techniczne, to tutaj. Dobra, Strayler pozbierała te taśmy, kartony, styropiany. Taka wichura, że Strayler tutaj prawie powiesiła. Wszystko pospadało. Wszystko jest na ziemi, koszulki, trzeba na nowo brać. I teraz tak, ja mówię, chciałem to, poszedłem na górę, mówię, o, ona już to wzięła, nie? Bo to tu wisiało. Tu, gdzie obroża, o tu wisi, nie? A ona pomyślała, że też chciała wziąć i mówi, że też pomyślała, że ja to już zabrałem, nie? To tak przez okno. No trudno, będzie musiała jeszcze raz wyprać. No, trochę go przestawiłem teraz. Jest tam do tych od prosiaków łazi, muszę go gonić stamtąd, no bo im przeszkadza, nie? A tam mięso czuję. Także wiem, sąsiadowi mówię, jak coś to masz tu miotłę, stoi go miotłą, żeby się bał, nie? Dobra, teraz gotujemy żarcie dla psa. Dobra, obgotowujemy podromy, trochę tam pociąłem, lekko gotuję, bez przypraw, tak jak już zawsze mówię, dla psa. Wrzucę mu jeszcze może jajko, pies musi jeść keto, dużo mięsa, dużo białka i jakieś tam kasze, nie? Strayler wraca z zakupów, przykleiła sobie taki plaster, tam na tym jest maść i no to się wchłania wtedy. No i one sobie przykleją tak na czoło, na plecy. Wyszedłem na ulicę, czekam, bo J&T, czyli firma wysyłkowa rzeczy z Pnąfen od Krzycha mają przyjechać, już dzwonili, tak więc czekamy. Właśnie podjechali, właśnie z Krzychem gadałem, że jego J&T podjeżdża. Bierzemy towar. Dobra, zaraz te krzysztofowe dary muszę rozpakować i zobaczyć, co to jest. A widzę loda. To jest kiedyś, co ja kupiłem jeszcze te, pewnie szklanki, szkło, kufle potrzebowałem. Tu już widzę, wystaje szufla do pizzy. Będzie to piec. To jest Baba Jaga. Tutaj mamy szkło, kufelki, kiedyś je nabyłem w Chinach ludowych. Całą masę tego, a później przyszły z browaru, to już nie potrzebowałem. Czyli tu trochę wyciągniemy, jeszcze odłożymy, żeby się nie bawało, bo nie ma miejsca. A zaraz tu sprawdzimy. Tutaj mamy te dwie herbaty, miarki, bo miarki się zawsze przydadzą, żeby mierzyć, tak? Łyżki takie, łyżki takie. Dwa noże, niestety Krzychu swój nóż wysłał, dwa spakował, miał spakować jeden i mówi, że nie ma noża. Oregano, koper, pod pizzę te cztery deski i dwie do pizzy blach. Ja to zamówiłem też z Chin, niektóre rzeczy, ale zanim mi przyjdzie, to Krzychu już mnie poratował, nie? Także wielkie dzięki dla Krzycha i co? I będziemy to musieli rozparcelować. A ja mu przed chwilą obiad zgotowałem, jak widzieliście, bo sąsiedzi, zobaczcie, jak ładnie na grillu podkarmiają.
Nie była, kupiła te no takie spirale do zapalania na komary. Mnie komary nie gryzą, więc ja nie mam z tym problemu. Testuję szklanki od Krzycha, które przyszły. To ja kiedyś kupiłem do Polonii i nigdy ich nie używaliśmy. Szklanka. No takie krążki, jak tu widzicie. Słuchajcie, jadę tutaj, ale po najbliższej dzielnicy zobaczę, czy są bułki. Jeżeli bułek nie ma, to wracam. Słuchajcie, pojeździłem po zakupach, a teraz przyjechałem po bagietki, tak więc może uda mi się kupić od tej pani, co robi kanapki, bo już jest wieczór, to jej też nie zejdą. Szumy, wiatr, robi komuś kanapkę, a pani da. Ja biorę to. Też takie lampy mamy. Tutaj można takie rybki kupić. Jeszcze żywe. Cały czas kanapki dla kogoś pani robi. Także wam pokażę. Tutaj kiedyś byłem nieraz. Czy to po jakieś tutaj chciałem śruby kupić. Tam do warzywniaka chodziłem. Tutaj nawet mięso kupowałem i tak dalej. No ja jestem załadowany. Później wam pokażę, co kupiłem. Tu blisko psa znalazłem. Chciałem kupić 5, pani mówi, ewentualnie ci sprzedam 2. Maksymalnie, bo ona robi kanapki i później nie będzie miała. 2 mi sprzedała, nie? Obwieszony zakupami. Wracam do bazy. Słuchajcie, no tak jak mówię, ta pani nigdy niechętnie mi sprzedaje, no bo jak ja chcę kupić 5, to wiecie, o co chodzi, nie? Ona to robi dla kanapki, ale tak, wie, okej, nie? Mało na tym zarabia, ale zawsze coś zarobi, nie? Mówię w sensie, że na mnie mało zarabia, no ale pewnie tam wzięła 3 złote, a pewnie zapłaciła hurtowo złotówkę, czyli 2 złote ma do przodu, zawsze to coś. Słuchajcie, to co kupiłem? Kupiłem pojemniki, bo one się zawsze do czegoś przydają. Kupiłem takie coś, sito, no bo też się przydaje, nie mamy tarki. Na początek takie chociaż chusteczki na stół, żeby były, do tego trzeba jeszcze jakieś pojemniki dokupić, ale one też już mają swój, jakby tak można z góry, tak? Po dziadowsku Coca-Cola, bo tam sobie czasem piję, a butelkę wina, bo ja też czasem piję. 2 bagietki, bo mi więcej pani sprzedać nie chciała. I tłuczek do mięsa, bo w Chinach bym kupił lepszy i tańszy, ale trzeba szybko działać. Lejek też się zawsze do tego przyda. Także to by było na tyle z moich zakupów. Czy ja nic więcej nie kupiłem, naprawdę? No nie, okej. Okay. Bawi się z psem. Słuchajcie, a ja na wieczór sobie jeszcze ten tłuszczyk z bułką i tu trochę zieleninki. Australia rozbiła kolejnego kokosa. Ale tu nie chodziło głównie o kokosa, o wodę z kokosa, to miąższ. Także można to wyłyżeczkować. Witam wszystkich dnia kolejnego z rana. Słuchajcie, porządkuję trochę, mają przyjść jakiś towar jeszcze. I no, całą noc padało. Teraz trochę mniej, ale widzicie, wszystko mokre. Wiatr co jakiś czas jest taki huragan. Także aż słychać. Nieprzyjemne po prostu, o tak powiem. Ciuchy nie schną przez tą wilgoć tutaj, już ich na zewnątrz nawet nie trzymamy. Co jakiś czas kapie na ten metalowy dach, to też ten odgłos jest taki, wiecie, nawet jak nie pada, to tu już z dachu szczeka. No dobrze, że on jest, nie, ale... Ale niedobrze, że cały czas pada, no pora deszczowa, jesteśmy blisko morza, blisko gór i to ma swoją specyfikę, bo już w głębi lądu, w stolicy nie jest tak źle. A tymczasem ja sobie zaparzyłem herbaty, puer na rano. Jemy się. Polecam. Streje wyniosła pranie, ja czekam na ten, na dostawę, ale tak, on teraz mi pisze, powiedz, czy wszystko jest w porządku, a dostawa miała już być godzinę temu, to zacznę pakować. Tak samo było z piecem. Dzwoniliśmy, czy nam go przywiozą, no to mówią, że nie bardzo, że nie mają transportu. Zapytali wpierw o adres. Podaliśmy adres, mówią, nie mamy transportu. Za 15 minut podjechali. Bez pytania, czy mają przyjechać, nie? No oczywiście zapłaciliśmy, zadowoleni, ale to nie działa tak jak u nas, nie? Jak w Polsce. Streje znowu pranie musi robić w miejsce, bo cały czas nie przyjechała pralka. Ja jadę teraz do miasta wysłać Krzyśkowi nóż do pizzy.
Dobra, ja jadę teraz zawieźć nóż dla Krzycha, bo mnie wysłał dwa i sam nie ma noża. Kupił jakiś i mu się zaraz rozwalił, mówi. Dobra, to wracam do siebie, bo zaraz tak zacznie padać. Nasze delivery dojechało, ale coś mało rzeczy widzę. Kurde, myślałem, że to większe będzie. A tu mamy spawacze, przyjechali do sąsiada coś robić, to też ich zaraz zaprzęgnę do roboty, żeby mi stół wyspawali, bo mam nogi. Później blat załatwię, niech mi takie wsporniki na cztery załatwią, nie? Trochę tego jest w sumie, a mówię do której, jak to rozwiązać, wzięła nóż. Mówi, że ona to rozwiąże szybciej, jak węzeł gordyjski, ma rację. Nie. Dobra. Kambodża w butelkach, tonik. Tu jest ten cheddar, dobra. Słuchajcie, zamówiłem trochę towaru, ale tu się kurczę nic nie zgadzało na tych fakturach. Musiałem tylko kasować i kasować i kasować, bo przyszło, napisali, że no dobrze tam jedno, inaczej, ja chcę jedną butelkę mieć w lodówce, a jedną na zewnątrz, tak? Żeby było widać. Także na przykład to skasowali mnie za litrową, przyszło 0,7. To za dwie. To za jedną, czyli sami siebie pomylili. Inne rzeczy w ogóle nie przychodziły. Ser miał przyjść drapany, taki starty, przyszedł normalny. Zamówiłem chicken breast, czyli te, jak się mówi, piersi. Przyszły łódka. Zamówiłem ketchup, taki 5-litrowej tej tubie. Nie przyszło. W ogóle, a było na fakturze. I tam inne rzeczy, nie? No kurde, rozliczenia, zamawiania, domawiania. Albo zamówiłem musztardę, tanią, dobrą, hańca, nie wiem czy dobra, wy powiecie, ale tutaj w Azji to jest co innego, no nie ma sarebskiej, nie ma tych naszych przez pudliszki czy innych dobrych rzeczy. Zamówiłem hańca, klasyk. I miało być 250 gram za $1.70. A przyszło 300... 55 gram butelka za $5.20, no przesada, tak? Musztardy. No i tylko jedna, no to odesłałem. No a resztę wziąłem, nie? Także jesteśmy w domu. Jakaś szynka, salami i tak dalej, pepperoni. Dobra, jeszcze wam pokażę, co tam w lodówce. Jakiś, no ser żółty, tak? Który, no jest na tarce, no. Dzięki temu, nie wiem, zaoszczędzimy $3, 4, a to zrobi w godzinę. No to czemu nie, nie? Pieprz, kilogram. Mąka, orzeszki dla klientów, ale myślałem, że tego to się trzeba będzie przyprażyć. Jest dwa razy tabasco, soda, drożdże, soda do pieczenia. W lodówce już wam pokazuję szynka, pepperoni, beef pepperoni. Tutaj to jest boczek, tu jest wieprzowina. Myślałem, że mi się światło zapali, jeszcze raz ujęcie. Tutaj jest sery. Tu też sery, no żeby to tak tego, tu jakieś tam inne rzeczy to były. Tu gratisy dostaliśmy dzięki tej pomyłce. Tam część do lodówki rzeczy schowałem, dobra. O, słuchajcie, muszę ten ser schować, czemu on tu leży w ogóle, nie? O. Za kawałek utnę. Do wina. Sery negocjuję, zaraz mi chłopaki wyspawają ramę do stołu pod piec do pizzy, nie? Ja blat sobie zorganizuję, ale oni tu są ze spawarką, to mi po prostu te nogi, no bo... Jakbym same nogi do blatu wykręcił, to by się tego, muszą ramę zrobić, już im rysunek zrobiłem techniczny. Ale mają tu spawarkę, mają profile. No. No. To jest mój rysunek techniczny. I to jest mój rysunek techniczny, pani. Czyli blat jest mój, mam cztery nogi, oni muszą wyspawać tylko tu ramę. Odległości wszystko, nie? I tyle. A tam świnie grilluje, ale tu coś robią nowego, to jakieś tam profile sobie, coś, nie wiem, czy jakiś stół, czy coś, widzicie, prosiak. Słuchajcie, robię żarcie dla psa. Dobra, wbiłem mu dwa jajka kacze. Ja nie chcę tego ugotować, ja chcę to obgotować tylko, niech się jajko zetnie. Przynajmniej białko i niech to pieprze. A Strejle sobie kupiła te, pokaż Sumi. Kurze stopki chińskie. A ten już wyczuł, że jakieś żarcie się szykuje. Patrzcie jak się cieszy już.
Takie dzisiaj żarcie dla psa. Ostatnio daję mu ryż, to ryżu w ogóle nie zjadł, tylko chce keto, nie? To ma keto. Taki bulion, tak, wygotowane te, lekko. To nie są takie mocno ugotowane, dwa jajka. Opierdziele, aż mu się uszy trzęsą. Ja mu tu z tyłu daję za blokiem, że tak powiem, za budynkiem. W jednym miejscu tylko dostaje jedzenie, żeby nie skomlał przy stolikach. To jajko też opierdziela. O, już opierdziela. Już teraz czas na żołądki. Dobra, Strelie zmywa lodówkę, ja czekam na fachowców teraz. Później poprzedstawiamy te napoje trochę jakoś i tak dalej. A fachowcy cały czas u sąsiada robią, nie? Muszą mi tą ramę do tej podstawy na piec do pizzy zespawać. Dobra, słuchajcie, chłopy robią, my też robimy i ten, oni później przyjadą, to później zaczniemy nagrywać kolejny odcinek. Pozdrawiamy, Strelie pozdrawia, bye bye, see you next time. Okay.